Jeszcze raz serdecznie wszystkich witam i cieszę się bardzo, że jesteśmy. Tak miałem obawę, że w związku z kongresem, który jest w Wieliczce, czy różnymi innymi wyjazdami, że nas niewiele będzie, a jednak jesteśmy przed tronem Bożym i niech Bóg nas prowadzi i błogosławi. Jak dzisiaj, tak jak to było już odnotowane, w wierszu wstępnym chcę otworzyć taką ciekawą księgę, która jest bardzo lubiana do czytania, barwna, przyjemna do czytania. Niektóre nadzwyczajne rzeczy opisuje. To jest księga Estery. Ech. Ale powstaje pytanie. Czy jest to tylko historia, która opisuje pewną ciekawe, pewne ciekawe wydarzenie, barwne wydarzenie? Jak sierota wychowywana przez swojego wujka dostała się na tron, dostała się do pałacu królewskiego, no i tam odgrywała szczególną rolę. Ten, który ją wychowywał, powiedział te, te słynne słowa, bo jeśli ty będziesz milczeć, a dostąpiłaś szczególnego przywileju, że jesteś na dworze króla, jako królowa, to wybawienie przyjdzie skąd inąd, ale ty ze względu na pochodzenie i twój dom no zginiecie. Wiemy, jaką decyzję podjęła Estera, bo to jej dotyczy. Powiedziała: Jeśli zginę, no to niech zginę, ale milczeć nie, będzie, nie będę. To są te szczególne słowa. Ale powstaje pytanie: Czy ta historia to jest tylko taka historia, którą lubimy czytać? Barwna historia. Czy ona ma coś więcej nam do powiedzenia? W takiej wspaniałej książce, jaką jest Książka Procy Królowy, jest pewien rozdział poświęcony Esterze i tym, co się tam zdarzyło na tronie ferosza, Takie słowa. Pozwólcie, że czytając jednak sięgnę po okulary, chociaż nie lubię im ich używać, no ale, ale, no żeby to sprawniej mogło się odbywać. Ciężkie doświadczenia, jaki przeszedł lud Boży w dniach Estery, nie były osobliwością tylko dla jednego stulecia. Ten, który zapisał tą księgę, zapisał księgę objawienia, spoglądając z perspektywy wieków, ku czasu końca oświadczył, że podeb... tam dalej jest opisane, że podobne wydarzenia będą miały miejsce. Jeszcze może jeden fragment przeczytam. Ten sam duch, który w minionych wiekach. Przywodził ludzi do prześladowania prawdziwego Kościoła, skłoni ich w przyszłości do podobnego postępowania wobec tych, którzy kierują się lojalnością i posłuszeństwem wobec Boga. Dekret, który ostatecznie zostanie wydany przeciwko ludowi Bożemu, będzie to dekret wydany przez Acha Szwerosa przeciwko Żydom wtedy wybranemu narodowi i dziś nieprzyjaciele prawdziwego kościoła widzą w niewielkiej liczbie ludzi przestrzegających czwarte przykazanie nakazujące święcić sabat Mordochaja stojącego w bramie królewskiej i uwielbiającego Boga jako Przeciwieństwo, jako coś, co trzeba zlikwidować. A więc jest powiedziane, jest to bardzo ciekawe, ile kroć studiujemy Słowo Boże, to widzimy, że pewne wydarzenia zostały w Biblii opisane dość szczegółowo. I nieraz zastanawialiśmy się, ja sam się zastanawiałem, które wydarzenia są tak bardziej szczegółowo opisane. A przecież wiele rzeczy. Gdyby, gdyby wszystkie wydarzenia zostały spisane, no to chyba zamiast Biblii, to musielibyśmy jakąś potężną encyklopedię albo ciężarowy samochód i wozić te wszystkie tomy. Ale w Biblii są opisane szczególnie szczegółowe te wydarzenia. Ja wspomnę tylko niektóre, które są obrazem i podobne w sensie globalnym zdarzą, czy wydarzą się jeszcze raz. Na przykład postać Henocha jest opisana. Dlaczego postać Henocha jest opisana? No bo jest obrazem tych ludzi, którzy żywo doczekają powtórnego przyjścia i jakimi powinni być w swoim charakterze. No może niektóre negatywne rzeczy. Dlaczego jest opisana Sodoma? Tam się straszne rzeczy działy. Nawet ciężko wymieniać, tam kaziroctwo i tak dalej. Nawet córki Lota były tym zarażone. Bo te wydarzenia w czasie końca jeszcze raz się powtórzą. Ja czytałem sprawozdanie na temat Las Vegas i tych centrów filmowych. Jest powiedziane, że 60% dzieci, dziewczynek szczególnie, zanim do, do, znaczy dorosną do wieku no, pełnego, są zgwałcone przez ojców. Właśnie nie tyle przez ojców, ale przez. No, ojczymów. To wszystko dzieje się w współczesnym świecie. Następnie czasy Noego i tak dalej, i tak dalej. Wędrówka narodu izraelskiego, a szczególnie ten etap, kiedy Izrael przechodził, wchodził do ziemi kananejskiej. Do ziemi obiecanej jest szczegółowo opisane, bo te wydarzenia jeszcze raz powtórzą się w czasie, gdy będziemy mieli przekroczyć próg niebiańskiego kaneanu. Dlaczego opisana dość szczegółowo jest burzenie Jerozolimy? Bo zburzenie Jerozolimy, okoliczności zburzenia Jerozolimy i wybawienie tam ludu Bożego, który był w Jerozolimie, jest obrazem tego, co będzie działo się w czasie końca. Nie trzeba obszernie na ten temat mówić. Jest to wszystko opisane w 24 rozdziale Ewangelii Mateusza i jeszcze w kilku innych fragmentach. I szczególnie czytamy, że ta barwna historia, Szczególna historia, która jest opisana w księdze Estery, albo związana z księgą Estery, no jest, czytaliśmy z książki natchnionej Procy Królowe, że spisana po to, że te wydarzenia jeszcze raz się powtarzą, powtórzą, takie jak działy się wtedy, kiedy Estera była, Mordochaj był. I lud Boży wtedy no, w Babilonie, czy wtedy już w państwie medoperskim. I tak krótko przypomnijmy sobie. Estera w jakichś szczególnych okolicznościach dostała się na dwór jako królowa. W tym samym czasie był tam pewien no, bardzo człowiek, który nienawidział ludu Bożego. Haman. On pochodził z króla Agaga. A kto kto był Agak? To był król Amalekitów. To był jeden z najbardziej, no, niebezpiecznych, prześladujących lud Boży. Znamy z księgi, z, z księgi Mojżeszowej, z pierwszej księgi, gdzie Bóg nawet musiał powiedzieć: wymarzym pamiątkę Amaleketa, Amalekitów. Ale niestety nie stało się. No i był potom, potomek tego, tego króla Agaga Amalekitów Haman. I on przysiągł sobie, no, zniszczyć lud boży, wydać na niego wyrok śmierci. Czytamy, że on jednego nie mógł znieść. On został wywyższony, znaczy Haman, ale był tam Mordochaj, był tam pewien Izraelczyk. I gdy wszyscy się kłaniali, on się nie kłaniał. Dlaczego się nie kłaniał? Tego człowieka, który został bardzo wysoko przez króla wywyższony. No dlatego, że drugie przykazanie mówi: że nie będziesz czcił, nie będziesz kłaniał się niczemu i nikomu na ziemi poza Bogiem. No i w wyniku tego czytamy, że postanowił go zniszczyć. A nie, nie tylko zniszczyć Mordochaja, Mardocheusza, to w starym przekładzie jest oddane, znaczy przetłumaczone, ale również cały lud Boży, który w tym czasie znajdował się w państwie medoperskim. No i skłonił króla, a wiecie, królem był wtedy Achasferos. Historycznie to jest Xerxes. To był bardzo Powiedziałbym taki, no nie wiem jak nierozsądny król, to ładniejszym słowem, to oddałem to, co, co można by oddawać. Jako taki jeden przykład, że jak to był nierozsądny człowiek, no, ograniczony człowiek jak prowadził wojnę przeciwko Grekom, na no, była burza na morzu, to wiecie, co zrobił? No, kazał przygotować takie szerokie pasy. To historycy opisują. I uderzać, no, karać może za to, że było wzburzone. No to chyba świadczy o jego, o jego intele, intelekcie, o jego, o jego no, jakiejś mądrości i tak. Wiele innych rzeczy, ale nie chcę oczywiście te wszystkie rzeczy wymieniać. Tacy ludzie biada jak tacy ludzie stoją na czele narodów i biada jak tacy ludzie stoją może nawet w jakimś sensie w kościele. Mogą podejmować bardzo, bardzo trudne, niebezpieczne, nierozsądne decyzje. I dlatego jak Haman przyszedł, wiesz, wszyscy tam są, ale jeden naród, który robi zamieszanie w całym państwie, nie respektuje praw naszych, ale jakieś prawo Boże, znaczy mam na myśli dekalog, jak ty każesz kłaniać się komuś, to on się nie kłania i tak dalej, i tak dalej. Skłonił go nawet do tego, jest wszystko opisane w księdze Estery. Jeżeli to na bieżąco nie pamiętamy, serdecznie zachęcam, aby może dzisiaj po południu przeczytać księgę Estery, sprawdzić czy to wszystko tak jest tam tak opisane. Został wydany wyrok, było losowanie i w pierwszym miesiącu, to jest miesiąc Nisan, 13-12 miesiąca, Adar, polecenie zostało wydane, żeby w ten dniu wymordować wszystkich Żydów, wszystkich członków ludu Bożego. W ten dniu, czyli był, był, był dekret wydany i była data określona, kiedy należy wymordować, kiedy należy to czynić. Między wydaniem dekretu a jego wykonaniem, no było sporo, sporo czasu. A jeszcze jedno historycznie, chociaż historii nie bardzo chciałbym tutaj wymieniać, bo są wakacje, no więc no, nawet młodzież, która musi się uczyć historii, chociaż ostatnio kiepsko uczą historii, ale to jest inna rzecz. No, nie chcę męczyć faktami historycznymi. Ale w państwie medoperskim było tak, że dekret raz wydany był nieodwołalny. Do dnia dzisiejszego mówimy prawo Medów i Persów. Jest coś nieodwołalnego. No i taki dekret został wydany nieodwołalny dekret, żeby wymordować tych wszystkich, których zdaniem no, Hamana i innych czynią zamieszanie w państwie tym medoperskim wtedy nie respektują poleceń króla i tak dalej, bo wyżej, ponadto stawiają no, prawa, prawa Boże. No i wtedy groziła śmierć i Esterze, mimo że była królową i całemu narodowi. I wtedy to, co czytaliśmy jako wiersz wstępny, i przyszedł. Jeżeli ty będziesz milczeć i nie wstawisz się za ludem Bożym, to wybawienie przyjdzie, bo lud Boży zawsze wybawia, bo Bóg zawsze wybawia swój lud. Ale nie myśl, że ty będziesz ochroniony. Ten dekret będzie również ciebie. No dalsza historia, ciekawa do odczytania. Koniecznie trzeba raz jeszcze odczytać, że ona poszła się modlić przez trzy dni. Ona nie mogła wejść do króla, dlatego że król wtedy traktowany był jako istota boska. Tak jak przed obliczem Boga no nie można tak stanąć od sobie, tak samo przed obliczem króla, tego Ahasferosa czy Kserksesa o takim, o takim intelekcie, jak przed chwilą mówiliśmy, nie można było stanąć. Jeżeli ktoś ośmielił się przed jego, niewezwany przed jego tron stanął, tylko czekała śmierć. Nawet jeżeli to była królowa, chyba że on miał sceptr i wyciągnął sceptr, no to wtedy, że daruje życie, tak jak ten sceptr łaski w stosunku do nas wyciąga Bóg, i będziemy mogli wszyscy stanąć przed obliczem Bożym. To mówi historia. I słowo natchnione mówi, że ta historia jeszcze raz w czasie końca się powtórzy. Że przeciwko ludowi Bożemu, ten, którego, ten yy, których świat nie będzie mógł znieść, dlatego że oni mają swoje prawa oni zachowują przykazania, oni zachowują dekalog, w ramach dekalogu czwarte przykazanie. Pamiętaj na dzień sobotni, jak będą działy się, dzieją się, a jeszcze straszniejsze rzeczy będą się działy, to będzie określone, że to ten lud, ten lud, który nie zachowuje tego dnia, który będzie uznany jako Dzień Święty, ostatnio coraz więcej na ten temat też się mówi, no to on jest przyczyną tego wszystkiego nieszczęścia. I dlatego, aby te nieszczęścia odsunąć, to co zrobić? Wymordować ich. I to wszystko mamy opisane. I to jest ilustracją tego, jest to, co się działo za dni Estery i Mordochaja. Oto w Księdze Objawienia w rozdziale 13. To samo jest opisane w sensie globalnym i jeszcze. Bez porównania straszniejszym. Oto czytamy 13 rozdział, że pewna potęga, która w swoim czasie otrzymała śmiertelną ranę. Ale z tej śmiertelnej rany, w 13 rozdziale jest opisane, że została wyleczona, i przystąpiła do straszniejszych rzeczy. Jak rozpoczęła działać? Czytamy. W rozdziale trzecim, trzynastego rozdziału, że rana wygojona, drugą część tylko czytam, cała ziemia szła w podziwie za tym zwierzęciem, a my wiemy, kogo to zwierzę reprezentuje. Cała ziemia. Czyli ta potęga, jeżeli w średniowieczu świat szedł za tą potęgą, to dlaczego szedł? Bo terrory, po wyprawy krzyżowe bo inkwizycja, bo straszenie piekłem, że w piekle to jest jakiś taki straszny ogień, jakiś zimny ogień, że minuty w tym gorącym ogniu są niczym w porównaniu z tym e, przebywaniem w tym zimnym. Ludzie dleli z przerażenia, jak to słyszeli. I dlatego szli może nie zawsze z przekonaniem za tą potęgą. Do czego to doprowadziło? 1260 lat, jako adwentyści, na podstawie słowa proroczego, to wszystko wiemy, szli za tą potęgą. Ze strachu. To nic nie dało. Bo czytamy w dwunastym rozdziale, że jednak są tacy, mimo tej straszliwej walki, 1260 lat, którzy zachowują przykazania Boże, mają wytrwanie świętych. Co więcej, mają świadectwo Jezusa, czyli mają ducha proroka, ducha proczego. no i zaczął działać zupełnie inaczej. A mianowicie, żeby świat pozyskać. Pozyskać świat dobrocią, troską o biednych, o pokój na świecie. I wiele innych rzeczy. Nawet do tego, do tego stopnia, że niektórym się wydaje, że ta potęga w dzisiejszym czasie się zmieniła. Ja mam nawet bardzo ciekawy artykuł przez Gerarda Paderaca napisany. Nic nowego, ale on to podkreśli, że ta potęga chociaż dzisiaj inną metodą działa, aby pozyskać świat. Nie żeby świat szedł za nimi, aby... Wystraszyć świat, i tak dalej, że niektórym wydaje się, że ta potęga się zmieniła. Nie zmieniłaś. Nawet może, być może tutaj akurat nie na sali takich ludzi nie ma, niektórzy, niektórzy adwentyści zaczynają się im wydawać, że to jest już inna potęga. Że to, co my reprezentujemy i tłumaczymy na podstawie Daniela, 13 rozdziału Ewangelii Jana, na podstawie wielkiego boju, to jest przeszłość. Dzisiaj ta potęga się już zmieniła. Nic podobnego nie zmieniła się. Zmieniła się tylko taktyka. Ja to nieraz tak przyrównuję, że czasem no, mamy tych 70-80 lat, może więcej, ale chcemy wyglądać młodsi. Młodsze czy młodsi, bo dzisiaj to już mężczyźni też stosują. No to tam troszeczkę jakiegoś tam, no nie wiem jak to się tam wszystko nazywa, jakieś tam ćwiczenia, to. I, i, i mamy 80 lat, a wyglądamy na 60 albo na, no przynajmniej na 70. Nic podobnego. Nie dajmy się oszukać. Ani panie, ani panowie. Nie dajcie się oszukać. On ma 70 lat i ma 70, choć wygląda jak? Młodziej, inaczej. To jest tylko makijaż, blisk czy jakieś inne rzeczy. Ale to jest ta, ten sam człowiek, mający te same lata i mający ten sam charakter, mimo to, że wygląda inaczej. Dzisiaj żyjemy w czasie kto, ta potęga, która dokonywała tak strasznych rzeczy. Wszystko to opisane jest w Biblii. Wszystko to opisane jest w duchu proctwa, szczególnie wielki bój, ale nie tylko. To jest ta sama potęga. A kto, kto uważa, że ona zmieniła charakter, to niech czyta kilka wierszy dalej, z, tym, z tego samego rozdziału. Ja nie mam czasu tego wszystkiego czytać. Tam jest powiedziane, to jest ta sama to potęga, która 42 miesiące walczyła, 42 razy 30, 1060. Która bluźniła, która prześladowała, mordowała. Czyli jest powiedziane, żebyśmy się nie dali oszukać. Jeżeli ta potęga zacznie wyglądać inaczej, to to jest tylko oszustwo. Jest podkreślone w Słowie Bożym, tam szczególnie po tym momencie, że cały świat szedł w podziwie, jako moralny przywódca, dalej jest opisany. To jest ta sama potęga. Czytajmy trzynasty rozdział. I to nie raz. I te dalsze, dalsze wiersze, dalsza informacja, która, która jest tu no, opisana. Żebyśmy się nie dali zwieść. Ja tak nieraz i studentom dzisiaj akurat nie tu prawie, że ich nie ma, nieraz studentom podkreślałem, że wiecie, kto pierwszy nazwał tą potęgę, która tych strasznych rzeczy, że Hitler, Stalin czy inni to by mogli się uczyć od, od, od nich, że tych strasznych rzeczy dokonywał, dokonywała ta potęga, Wiecie, kto pierwszy ich nazwał moralnym przywódcą świata? Wyobrażamy sobie to, że, że Hitlera czy Stalina nazwiemy moralnym przywódcą świata? On może w pewnym momencie takim sposobem działać. Wiecie kto pierwszy? Tu mamy przyjaciół z Ukrainy czy, czy może z Rosji, Gorbaczow, przywódca wtedy jeszcze imperium ateistycznego. Wiecie, kto następnie nazwał? Oczywiście lider tych charyzmatycznych kościołów, Billy Graham, nazwał moralnym przywódcą świata. I następni potem oczywiście. Wiecie, to jest, to jest, to jest coś z niebywałego. My musimy sobie zdawać jako lud Boży sprawę z tego, to co jest opisane w XIII rozdziale. Że jest powiedziane, że taką metodą będzie działać. To znaczy, gdyby ta potęga taką metodą dzisiaj nie działała, to znaczy, Słowo Boże nie miałoby czego? Racji. Bo Słowo Boże mówi, że zmieni metodę, aby pozyskać cały, cały świat. I gdyby dzisiaj ta potęga taką metodą nie postępowała, to znaczy Pismo Święte nie miałoby racji. Proroctwo nie miałoby racji, ma rację i dlatego też nie powinniśmy nawet jakby sprawca złego przybrał postać anioła światłości, to też będzie, mimo to żeby coś takiego się działo. I jest powiedziane, że pozyska cały świat. Dzisiaj jest to proces, który prowadzi w tym kierunku, aby pozyskać cały świat. I cały świat coraz bardziej jeszcze są tam pewne problemy, ale jak następne mocarstwo udzieli pomocy polityczno-ekonomicznej, no to cały świat będzie pozyskany. Z wyjątkiem kogo? Tego, o którym jest napisane w ósmym wierszu trzynastego rozdziału, to znaczy ci, którzy zapisani są w księdze żywota baran. Które zaufali barankowi. Ale nie tylko w słowach. Zaufali, że bezgranicznie ufają temu, co ten baranek uczynił i co, jakie poselstwo przekazał. Jest to bardzo ważne, abyśmy to uświadomili się. I przepraszam za określenie nie dali się oszukać, czy jeszcze gorszego słowa nie dali się zwariować z całym światem. Ale abyśmy mieli świadomość, bo Biblia to podkreśla, że takie działanie będzie. A jedynie pewni ludzie zachowujący Sabat, i inne przykazania, zapisani w Księdze Żywota Baranka, nie pójdą tą drogą. No a gdy to się nie uda, nie uda się tej, tej garstki ludu tak jak w czasie Estery nie udało się Mordochaja czy niektórych innych skłonić, aby oddawali kult człowiekowi. To co za dni e, no, Mordochaja Mar zostało wydane? W pierwszym miesiącu, że w dwunastym miesiącu, trzynastego należy ich wszystkich wymordować. I to było prawo nieodwołalne. To było prawo Medów i Persów. Nie było wyjścia. I dlatego, Mordochaj, znając to wszystko, poszedł do Estery. Uczyń coś. Tyś nie na próżno stała się królową, aby być w tym czasie. Lud Boży będzie wybawiony, jeżeli Ty będziesz milczeć. Wybawienia skąd inną przyjdzie. Lud Boży jest zawsze oczywiście wybawiony. Ale ty jesteś, drodzy bracia i siostry, szczególnie droga młodzieży, czy, czy na ten czas nie dostąpiliśmy królestwa, aby te wszystkie rzeczy, a przede wszystkim Ewangelię wieczne, przekazać? Jak się nie udało tych ludzi pozyskać, to co jest napisane w XIII rozdziale. Ten, którego cały czas cytujemy w rozdziale 17. Pierwsze naciski jakiego rodzaju jeszcze? 17 wiersz, że nikt nie może kupować ani sprzedawać, jeżeli nie ma znamienia, znaku tej potęgi inaczej. To jest imienia, zwierzęcia, liczby. Czyli pierwsze naciski ekonomiczne na lud boży. Jak się nie da pozyskać. Bo cały świat pozyskany, złamać jednak ich. Wiecie, drodzy bracia i siostry, nie obawiajmy się. Nie obawiajmy się tych rzeczy. Ludowi Bożemu chleb i woda będzie dana. Ja dzisiaj, śpiesząc się, aby punktualnie być, żona zawsze wspaniałe śniadanie przygotowuje, ale wziąłem no, kilka kromek chleba razowego. Sok pomidorowy wystarczy dla zdrowia i życia. Nawet jak już nie byłoby tego soku pomidorowego, gdyby nawet czysta woda była. Ludowi Bożemu, popatrzmy na tego, który jest obrazem ludu Bożego, mam na myśli Eliasza. Jak był głod, on miał co jeść? Oczywiście, że miał. Kruki nawet mu przynosiły chleb i mięso. Niektórzy uważają, że to było mięso sojowe. Nieważne, to tak dla odprężenia, oczywiście, tylko powiedziałem. A jak już nie było wody w potoku Hary, to poszedł w najbardziej beznadziejne miejsce. Jak była klęska, kto pierwszy padał? Wdowy i sieroty. Wdowy i sieroty padały. Tam jeszcze nie było akcji socjalnych i tak dalej. I Bóg posłał. Do Sarepty Sydońskiej, do wdowy, czyli tej, która była w najbardziej beznadziejnym miejscu. I tam ostatni, ostatni taki podpłomyk, jak to się wtedy określało, miała upiec i dać. I potem umrzeć z głodu. Eliasz mówi: Wiesz co, daj mnie najpierw. To był test jej wiary. Ona tak uczyniła. Brakło oliwy, brakło mąki w bańce. Czy ludowi Bożemu, jak ten dekret będzie wydany, że będzie no, nikt nie mógł kupować, sprzedawać naciskie ekonomiczne, dotknie to lud Boży? No na pewno nie będziemy tych wszystkich wspaniałych rzeczy mieli, co mamy dzisiaj, może czasem lepiej, bo te, te niewspaniałe rzeczy sam, czasem są zdrowsze od tych wspaniałych. Ale ludowi Bożemu. No ale. Ekonomiczne to jest dzisiaj metoda, jak świat, jak niektóre mocarstwa pokonują inne mocarstwa. Przez naciski jakie? Ekonomiczne. To jest dzisiaj metoda stosowana. I w polityce, a ona będzie i w religii stosowana. I to nic nie da, bo lud Boży będzie miał chleb i wodę. Będzie miał ochronienie. To wszystko jest opisane. I w Biblii, i poszerzone w księgach ducha Prostwa. To jaką decyzję następnie będzie wydana? Taka sama, jaką wydał Haman, a szczególnie ten bystry, oczywiście w cudzysłowie mówię, król Ahasferos Xerxes. Taką samą decyzję. I to jest opisane. I dano mu tchnąć ducha w posąg. zwierzęcia, aby posąg zwierzęcia przemówił, sprawił, aby wszyscy... Którzy nie oddali pokłonu posągowi zwierzęcia, zostali zabici. Mamy ten obraz, który był w księdze Estery? W końcu dekret był wydany, aby wszyscy zostali pobici. I czytamy, że ci, którzy nie pokłonią się, ci, których nie złamią naciski ekonomiczne, bo Bóg będzie ich obrońcą, to w końcu tak jak za dni. Estery, Mordochaja, czy też Hamana i innych, będzie wydany dekret śmierci. Był wydany dekret śmierci. W czasach Estery, w pierwszym miesiącu, w miesiącu Nisan, że w dwunastym miesiącu, trzynastego mieli wymordować lud Boży. I jest napisany. Czytałem słowa natchnionego, że to samo jeszcze raz się powtórzy. I ta księga nie została opisana w tym celu, aby barwnie pewną historię naopisać, żeby nawet można było do poduszki czytać coś ciekawego i tak dalej. Ale została, czytaliśmy, opisana, dlatego, że jest to obraz ostatnich wydarzeń. I oto. Księdze objawienia, czytaliśmy. Najpierw próba pozyskania. A jak to się nie uda, naciski ekonomiczny, A jak to się nie uda, nie uda się złamać tych, którzy zapisani są w księdze żywota baranka, to co będzie wydane? Wyrok śmierci. I to wszystko jest opisane. I wtedy, gdy miał być wykonany wyrok śmierci z polecenia Asferosa, czyli Xerxesa, to wtedy Estera przyszła, aby ratować, i nie można było tego dekretu odwołać, bo to prawo Medów i Persji, Persów było. Ale co można było uczynić? Zrobić coś, aby ten dekret nie mógł być wykonywany. I czytamy, że drugi dekret błyskawicznie został w trzecim miesiącu Siwan wydany. Aby dotarło do wszystkich, aby zginęli ci, którzy mieli ten dekret wykonywać. Także jak nieodwalny dekret przyszedł 13-12 miesiąca, Adar, bo tak się ten miesiąc nazywał, i ten dekret nie został odwołany, to co? To nie miał go kto wykonywać, bo nie było tych, którzy oczywiście będą wykonywali, którzy go mieli wykonywać. Pozwólcie, że fragment przeczytam z zachętą, aby przestudiować no, w całości ten rozdział, a mianowicie z Wielkiego Boju, rozdział czterdziesty i wiersz Wybawienie ludu Bożego. Ilustracją tego jest to, co się działo za dni Esterii. I co jest powiedziane? Kiedy zachowujące przykazania Boże, jeszcze przez kilka minut troszeczkę, yy, yy, znaczy przeczytam pewne fragmenty. Kiedy zachowujące przykazania Boże zostaną wyjęci spod ochrony prawa, tam zostali wyjęci. W czasie końca ci, którzy w księdze żywota zostaną wyjęci spod prawa. I to w Biblii i obszernie mamy to opisane przez proka ostatnich dni. Ludzie będą usiłowali ich zniszczyć, no bo będzie wydany wyrok. Gdy zbliży się czas wykonania wyroku na wybranych Bogu. Zwróćcie uwagę. Gdy zbliży się czas wykonania, za dnie Estery był wydany dekret, ale nie, sam, nie w momencie wydania miał być wykonywany, ale dopiero w dwunastym roku. To samo się powtórzy. Tak jak czytaliśmy słowa Bożego, że będzie wydany wyrok i gdy będzie zbliżał się czas wykonania wyroku Bożego, na tych, którzy są zapisani w Księdze Żywota, Baranka. Gdy zbliży się czas, wszyscy będą chcieli zgładzić znienawidzianą sektę i stłumić głos, który karci grzechy i głosi zasady niezgodne z powszechnie przyjętymi poglądami. Jeden z nich to jest kwestia niedzieli. Ale nie tylko. Dzieci Boże, niektóre w więzieniach, inne w jaskiniach, gór, lasach, będą prosić Boga o ochronę. Podczas gdy ludzie będą się zbroić, aby wykonać wyrok śmierci, wydany wcześniej, ale w pewnym momencie wykonany, nawet na podstawie ducha, pro czego możemy dokładnie powiedzieć, w którym, w jakich okolicznościach ma być wykonany. W tej godzinie największego niebezpieczeństwa Pan Zastępów pośpieszy na ratunek z Febranym. Tak jak za dni estery. Pan pośpieszył na ratunek. Tak również jest to obraz, że w tym czasie końca, kiedy cały świat pozyskany, kiedy naciskie ekonomiczne nic nie uczynią i dekret ma być wykonany, że w tym czasie Bóg pośpieszy na ratunek. I co ludzie będą czynili? Z okrzykami triumfu, bluźnierstwa, szyderstwa, tłumy niepobocznych zamierzają, ale tylko zamierzają na podstawie wcześniej wydanego wyroku. Zamierzają rzucić się na swe ofiary, gdy nagle wielka ciemność, gorsza od najciemniejszej nocy ogarnie Ziemię że wtedy, kiedy ten wyrok miał być wydany, jakaś straszliwa ciemność ot, o, otacza ziemię, że ludzie przerażeni nie będą w stanie tego wykonać. Gorsza tak. Po chwili tęcza jaśniejąca wspaniałością Tronu Bożego przecina niebo i zdaje się ogarniać każdą modlącą się grupę, bo lud Boży gdzieś tam schroniony w góry, w lasach, w niektórzy w więzieniach, Grupie się zbierają i modlą się. Lud Boży, ten przerażony w obliczu śmierci, dźwięczy, słyszy dźwięczny głos, pójście w górę i podnoszą oczy, widzą tęczę obietnicy. Ciemne chmury, które okryły swój fundament, rozdzielają się wierni podobnie do Szczepana, patrzą w niebo i widzą wspaniałość Boga. No, i słowa, chcę, aby ci, których mi dałeś, aby byli ze mną. W ciemnej nocy Bóg przybywa, aby wybawić swój lud. Tak jak za dnie Estery, Bóg przybył, aby wybawić swój lud. Na niebie pojawia się słońce. W czasie największej ciemności pojawia się słońce. Jeszcze kilka fragmentów przeczytam. Pojawia się słońce. Głos, następnie Boży słyszany. Głosem wstrząsa niebem i ziemią. Nastaje wielkie trzęsienie ziemi, jakiego nie było odkąd człowiek istnieje. Tak potężne trzęsienie ziemi. Wydaje się, że niebo otwiera się i zamyka. No i dalej no, miasta portowe giną, podobne do Sodomy. I dalej jest powiedziane, na podstawie objawienia 16 rozdział, 19 wiersz, tutaj go cytuję. Ogromne centnarowe kawały gradu dokonują zniszczenia. Tam groby się otwierają, ciemne chmury zaciemniają, jeszcze niebo, ale tu i tam już promienie, jachwę oświecają i tak dalej. Jest to czas wybawienia. Tak jak Bóg. W czasie Estery, w nadzwyczajnych okolicznościach, wybawił swój lud. Tak, lud Boży, kiedy wyrok śmierci będzie wydany, w nadzwyczajnych zaczną się dziać takie rzeczy, że ci, którzy mieli wykonywać ten wyrok, nie będą w stanie. Tak jak za dni Estery, bo już ich nie było, dlatego że coś, co wstrząsa całym niebem. Dlatego, drodzy bracia i siostry, moim życzeniem jest, w stosunku do mnie i nie tylko, abyśmy te rzeczy studiowali, znali mapę ostatnich wydarzeń i znali, że tak jak Bóg dotrzymywał słowa w tamtych historycznych wydarzeniach, dotrzyma również w naszym. Że to będzie czas wybawienia ludu Bożego przez okoliczności. Tak potworne, to tylko trzeba czytać cały ten rozdział. Ja oczywiście go nie czytałem za wiele fragmentów, nie czytałem. Tak potworne, że wyrok śmierci nie będzie wydany, a lud Boży będzie widział przychodzącego Jezusa Chrystusa, nagle pierwsze znaki przychodzącego. I będą wołać, oto nasz Pan, tak długo czekaliśmy na jego przyjście. Nareszcie przychodzi, aby nas wybawić. A tych, którzy mieli wykonywać ten wyrok, czytamy, że w tym czasie będą tak strwożeni, będą tak przerażeni, że tak jak też w objawieniu jest opisane, że będą się modlić. Tylko szkoda, że się nie będą. Nie do Boga się będą modlić, ale do kogo? Do gór i skał. Przerażeni lepiej, żeby góry i skały padły na nas, przykryły nas, zlikwidowały nas, bo nie przeżyjemy tego, jak wywyższony jest lud Boży, tak jak tam za dni Estery Mordochaj został wywyższony. Estera została wywyższona, tak lud Boży będzie. Wspaniale wywyższony, zabrany do przybytków, do przybytków niebieskich. To wszystko jest opisane. Dlatego jeszcze raz podkreślam: gdy słowa Boże się wypełniają, gdy ta potęga przyjmuje inny obraz, to jest ta sama potęga, która cały świat pozyska. Jeszcze raz podkreślam. Obyśmy tam byli spisani obok tych, którzy są księdze Żywota, Baranka. I wtedy i naciski ekonomiczne, i wyrok śmierci na wzór tamtego nie będzie w stanie niczego uczynić. I dlatego też możemy kończyć jakimiś słowami: chwała Panu, chwała Bogu, że. On troszczy się o swój lud i wybawi go. I troska nasza, aby dzięki ofierze Jezusa Chrystusa, aby co było, aby nasze imiona zostały wpisane do Księgi Żywota. Baranka. I w tym momencie największego niebezpieczeństwa, wykonywania dekretu, bo dekretu ma być wykonywany, Bóg w nadzwyczajnych okolicznościach wybawi swój lud. Przyjdzie, aby nas zabrać do chwały. Tak jak w lekcji studiowaliśmy, że Abraham był wierny Bogu, bądźmy wierni Bogu i temu wszystkiemu, co w Piśmie Świętym jest opisane. Studiujmy księgę Estery, może nawet jeszcze dzisiaj. Studiujmy objawienie, studiujmy, studiujmy to, co Bóg przez proroka ostatnich dni przekazał. Szczególnie w książce Wielki Bój, jak również i w tym rozdziale Wybawienie Ludu Bożego. Cóż nam pozostaje? Tylko uwielbiać Boga, zaśpiewać na Jego cześć i oczekiwać, nie na prześladowania, bo one będą, ale oczekiwać na wspaniałe, triumfalne wybawienia Ludu Bożego. Wiecie. Ja mam też już swoje lata, ale chciałbym tych wydarzeń doczekać. Nie chcę być bohaterem, że ja to przetrwam, bo to tylko dzięki Bogu przetrwam, ale chciałbym być świadkiem tych wszystkich wydarzeń, jak Bóg swoje słowo powie w stosunku do tych, którzy prześladują i chcą wygubić lud Boży, w jaki sposób Bóg wybawi swój lud. Chwała Bogu za to niech będzie.